Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Witam was wszystkich. To jest dla mnie wielka przyjemność spędzić te 45, może 50 minut. Zobaczymy jeszcze w towarzystwie takich gości z wami jak dziś. A są ze mną po mojej lewicy profesor Stanisław Obirek, a po mojej prawicy profesor Ekardiusz Stępin. Cieszę się, bo to zapowiada jakąś taką żywą dyskusję, a będziemy rozmawiać dzisiaj o Opus Dei. Papież Franciszek sam nas natchnął do tej rozmowy swoimi ostatnimi decyzjami. No wszyscy popełniliśmy jakiś tekst na ten temat i gdzieś się tam wypowiadaliśmy. To jest zresztą bardzo ciekawe, że w sierpniu, kiedy no jest taki sezon ogórkowy, Rzym jest nie do zniesienia, bo jest bardzo gorąco, nic się nie dzieje. Jakoś tak po cichu papież zmienił niewinnie kilka przepisów kodeksu prawa kanonicznego, które tak naprawdę wykastrowały tą wielką organizację. Będziemy dzisiaj rozmawiać troszeczkę o jej historii, o zmianie, która nastąpiła pod rządami papieża Franciszka. Chciałbym zacząć od początku, znaczy od jej założyciela, od Escrivy i od pewnego kontekstu, który towarzyszył narodzeniu się Opus Dei. I takie pytanie może do Arkadiusza Stępina. Przypomnijmy sobie, co to był za kontekst, bo to dość jakiś bardzo burzliwy czas w Hiszpanii, kiedy Escriva zyskiwał na znaczeniu. Burzliwy czas w ogóle i dla Hiszpanii, i dla Europy. Końcówka lat 20., koniec tej takiej złotej dekady po I wojnie światowej, kiedy wydawało się, że ten pokój przyniesiony w Wersalu da dłuższe wytchnienie i Europie, i światu, to okazało się płonne. Lewica europejska konfrontowała się z prawicą europejską. Ta polaryzacja coraz bardziej się zaostrzała. Prawica oczywiście miała tych swoich dwóch głównych wrogów w takim znaczeniu aksjologicznym: Żydów i masonerię. I komunistów jeszcze, ale to Żydzi i masoni. To bardziej politycznie, a w warstwie tej takiej światopoglądowej to Żydzi i masoni. Na ten okres przypada również działalność Maksymiliana Kolbe, który również czuł się wezwany do działania i nie mógł znieść tej masonerii i też tego żydostwa w Europie, w Polsce. I to samo dotyczy Escrivy. Ta furia w nim, która wezbrała i erupowała tym czynem, czyli takim aktywnym, krucjatowym katolicyzmem, sprowadzała się do jakby na nowo rechrystianizacji Hiszpanii. Hiszpania musi być z powrotem odzyskana dla Chrystusa, ponieważ Hiszpanii grożą te siły komunistyczne, socjalistyczne, republikańskie, masońskie i żydowskie. I dla Escrivy ten moment założycielski organizacji Opus Dei, czyli rok 1928, to jest ten taki moment do nowej, dwudziestowiecznej krucjaty przeciwko tym siłom, które zagrażają Bogu. Opus Dei, w jego przekonaniu, było to zlecenie od samego Chrystusa. U progu Opus Dei leży Chrystofania, czyli pojawienie się Chrystusa u Escrivy we śnie, czy w takim no, mistycznym objawieniu, i zlecenie tego przedsięwzięcia a Escrivie, czyli Escriva jest tylko i wyłącznie depozytariuszem woli Chrystusa. Nie jest założycielem organizacji, założycielem jest Chrystus. I to powodowało nie tylko tą semantyczną nazwę, że to jest Opus Dei, dzieło Boże, ale taka furia misjonarska, która mobilizowała i Escrivę, i tę jego piramidę, którą on utworzył, do tej bezpardonowej walki z siłami niechrześcijańskimi. Tak, i jako żywo to przypomina to, co się wydarzyło 20, może nawet mniej lat później w Meksyku. Mam na myśli
Maciela. On również miał taką krucjatę związaną z takim powrotem do korzeni, takiego drillu, też bardzo charyzmatyczny lider. U Escrivy nie pamiętamy o tym, ale u podstaw jego takich wpływów legł jednak sojusz z Franco, ale też potworny antysemityzm, który nie przeszkadzał Janowi Pawłowi II wyświęcić go na świętego. Papież śpieszył się, zaczynam tutaj troszeczkę tak od końca, bo ten Escriva na samym początku, chociaż rósł w Hiszpanii i bardziej to polegało na takim pchaniu go do góry przez polityków, to w kościele od razu nie zyskał sobie sojuszników, z tego co jest mi wiadomym. No to co wspomniał Arkadiusz, ja myślę, że to nie była tylko jego specyfika. On w dużym natężeniu wyartykułował to, co było dość powszechne, bo to mamy i we Francji. Przecież ciągle tam ta Action Katolik jest żywa. W Polsce mamy no, nie tylko Kolbę, ale mamy też Romana Dmowskiego, który też katolicyzm ubrał w ten, znaczy nie musiał ubierać za bardzo, ale w każdym razie na pewno ten komponent antysemicki w tekstach Dmowskiego wybrzmiał bardzo mocno, publicystycznie właśnie w tym konsorcjum, a właściwie takim aglomeracie w tym medialnym samym czasie zresztą, tak Kolbego. To wszystko jest bardzo obecne. I ja myślę sobie, że tak naprawdę wtedy katolicyzm to była jednak bardzo zdecydowanie ukształtowana ideologia, przedłużenie Soboru Trydenckiego i Watykanum Primum, czyli oblężonej twierdzy, która ma do spełnienia bardzo ważną misję. Z jednej strony przeciwstawić się wrażym siłom właśnie masońsko-żydowskim, a z drugiej strony odzyskać tę Europę, która błądzi, i to mamy echa po krucjatach Piusa IX z jego sylabusem, z jego litanią tych zagrożeń typu, nie wiem, wolność sumienia, prasa, to wszystko, co dzisiaj antymodernistyczna jakaś furia właśnie, więc to wszystko się skumulowało i Opus Dei jest wykwitem tego, tego natężenia, tej mobilizacji antymodernistycznej, antynowoczesnej. I myślę, że nie bez kozery właśnie Escriva czuł od początku, że on stanowi jakąś alternatywę dla coraz bardziej takich niewyraźnych jezuitów. I to będzie potem, jeszcze pewnie wrócimy do tego, ale ten moment, że Opus Dei to jest dzieło Chrystusa, przecież Towarzystwo Jezusowe, to u Loyoli to samo się pojawiło, że nie on tak naprawdę powołał to towarzystwo, tylko to była wola Boga. Czyli to jest to uciekanie od odpowiedzialności w gruncie rzeczy, że nie ja, tylko sam Bóg. No a jak z Bogiem walczyć? Jak ten z mistyką w ogóle dyskutować? Nie można. Trzeba ślepe posłuszeństwo absolutnie. I tutaj ta metaforyka Loyoli, że być jak kij w ręku starca, to znaczy, że być absolutnie poddany. I to ślepe posłuszeństwo w Opus Dei do dzisiaj, może do wczoraj, bo już po decyzji Franciszka, może to będzie inaczej, była właściwie reguła, która leżył u podstaw znaczenia tej organizacji. Tak. Przypomnijmy zresztą, że porównywano zresztą Loyolę i Escrivę o tyle, że to był taki, chyba ich dwóch tak naprawdę zmobilizowało aż takie rzesze ludzi, którzy brali udział w tak wielkim dziele, prawda? Bo obydwaj stworzyli potężny ruch. Oczywiście on był skrajnie różny, on ewoluował. Natomiast ja chciałbym, żebyśmy powiedzieli sobie chwilę na temat
pewnych zasad, które panowały w tej organizacji. No bo rzeczywiście no, Loyala to jest kilkaset lat wcześniej, tak? I to, o czym mówiłeś tutaj, no, było konserwatywne, nakazywało, żeby być takim bezwolnym po prostu narzędziem, tak? I żeby ufać, słuchać i nie dyskutować. Natomiast mieliśmy już XXI wiek, tak? Roku, może powiedzmy, na jakich zasadach, bo to były dość drakońskie zasady, rekrutowano dane osoby. W ogóle ta rekrutacja to była jakaś obsesja w ogóle u założycieli. Wszyscy mieli obowiązek rekrutować, instalować w sferach wpływów jakichś nowych członków. Natomiast powiedzmy sobie kilka słów na temat tajemniczości, umartwiania, sytuacji kobiet, pieniędzy. No, dużo by wymieniać, ale to jest pewna specyfika, która przypomina jako żywo sektę. Tu jeszcze w nawiązaniu do tych słów Stanisława, między jezuitami a Opus Dei istnieje pewna taka paralela w postaci zlecenia edukacyjnego. Jeden i drugi, znaczy zakon jezuitów i Opus Dei, swoją realizację swojego celu widział w edukacji elit. Nie mas, ale elit. Opus Dei i wykształciło się, i wysocjalizowało, i swoją działalność postanowiło propagować poprzez przejęcie ośrodków akademickich, czyli tej elity uniwersyteckiej. Nie udało się to oczywiście w 100%, ale jeden z takich uniwersytetów hiszpańskich, ponieważ Opus Dei na początku, to musimy podkreślić, na początku ograniczało się tylko do Hiszpanii. To było przedsięwzięcie hiszpańskie. Lata 20, lata 30, to jest przedsięwzięcie tylko i wyłącznie ograniczone do Hiszpanii, gdzie to napięcie między falangą, między generałem Franco a siłami lewicowymi i obrońcami republiki coraz bardziej się polaryzuje. I Escrivá miał tę ideę, by opanować uniwersytety, no i dzięki temu nie tylko jakby zawłaszczyć tę myśl intelektualną, wpłynąć na opinię publiczną, ale także mieć wśród swoich zwolenników ludzi z najwyższym cenzusem akademickim, którzy potem wchodzą, nie pozostają tylko i wyłącznie w biotopie akademickim, uniwersyteckim, ale przychodzą i do biznesu, i do polityki, i właśnie do środków masowego przekazu, czyli elity. Nie zależało Escrivá na sprzedawcy bułek, piekarzu, nie zależało mu na piekarzach czy na świetnych tancerzach tanga, tylko na wpływowych, bogatych ludziach. I to łączy się oczywiście z tą całą później siatką, którą stworzyło Opus Dei, siatką, o której ty już mówiłeś, tą siatką tajemniczości. Ona skrywała i nazwiska, i członków. Członkowie nie wiedzieli, kto oprócz nich należy do organizacji. Dlaczego? No dlatego, że, o czym pewnie jeszcze powiemy, w ramach Opus Dei płynęli obok siebie duchowni, świeccy, żonaci, nieżonaci, mężczyźni, kobiety. Czyli taki amalgam, który wtedy dla instytucjonalnego kościoła był nie do strawienia. I trudno było znaleźć jakąś wspólną formułę kościołowi hierarchicznemu, urzędowemu, dlatego by uszeregować, czy też właściwie pozwolić współistnieć jednym, drugim, trzecim i czwartym. I teraz taki szeregowy, nawet nieżonaty, niezamężny członek Opus Dei w swoim poczuciu i tej siatce moralności mógł dostrzec na przykład biskupa, który był hierarchicznie usytuowany zupełnie gdzie indziej niż on, który za późno czy za wcześnie gasi świecę przy ołtarzu. I już można było donieść na biskupa, że sprzeniewierza się Chrystusowi, bo za wcześnie gasi lub też wydaje decyzję gaszenia świec. I taki zwykły szeregowiec mógł donieść na biskupa. Biskup nie wiedział, kto donosi. Ale to powodowało skuteczność działania Opus Dei. Właśnie ta tajemniczość, skrytość i nieujawnianie pełnoprawnej listy członków. Miało to swój wymierny charakter. Właśnie ten aspekt donosicielstwa.
Tak, no do tego jeszcze rzeczy zupełnie takie niesłychane, że właśnie ci młodzi, inteligentni ludzie, Skriva dbał o to, o ten ich wygląd zewnętrzny, na przykład kiedy mieli kręcone włosy, nakazał im prostować te włosy, no to jest już zupełnie jakiś absurd. Umartwianie się, oddawanie pieniędzy, od pewnego momentu można było wprowadzić do tej wspólnoty kobiety, ale to, co cechowało go i dla mnie jest takie znamienne w tych postaciach właśnie jak Skriva, jak Maciel Delgado, tak jak założycielka wspólnoty Focalari, no to negatywny stosunek do soboru, tak. To jest taki papierek lakmusowy dla nas, zresztą tego później bardzo połączyło z Wojtyłą, czyli ten konserwatyzm, tak, tak naprawdę. No ja poznałem Opus Dei w latach 80. w Rzymie, nie wprost, ale jako jezuita zetknąłem się z opiniami na ich temat. Już wtedy właśnie byli obecni głównie w Ameryce Łacińskiej, jako bardzo zdecydowanej sile opozycyjnej wobec jezuitów. I to było coś, co jezuici właśnie dzięki charyzmatycznemu generałowi Arupe weszli z pełnym entuzjazmem w to, co nazywamy umownie Soborem Watykańskim II, ale tak naprawdę chodziło o demokratyzację struktur, o dopuszczenie do głosu innych form katolicyzmu, jak teologia wyzwolenia, jak większa rola świeckich, jak transparentność absolutna w debacie. Dzisiaj Franciszek mówi o synodalności, ale tak naprawdę to wtedy oznaczała ta zmiana nawet paradygmatu bycia katolikiem, że się dyskutuje, że się rozmawia, że się spiera, że się racje zderzają, że konsensus się wypracowuje. U członków Opus Dei, no może naszym widzom warto uzmysłowić, o jakich liczbach mówimy. No dzisiaj to jest 93 tysiące ludzi. Więc to jest kilkukrotnie przewyższająca ilość tradycyjnych zakonów, jak właśnie jezuici, o których mówimy, dominikanie i inni. No i plus te właśnie różne etapy przynależności, nominariusze. Więc ja myślę, że warto się odwołać też do tej wiedzy potocznej, że często Opus Dei kojarzy się przez pryzmat Dana Browna i Da Vinci Code, że to taka właśnie dziwna jakaś grupa. Można oczywiście, i to jest licencja poetyka pisarza, ale no, faktem jest, że to w dużym stopniu jednak jest takie struktury niejawne, tajne, nie do końca przejrzyste. Z tymi finansami. Tak, tak. Ale krótko powiem o tym moim doświadczeniu. Więc oni wtedy rekrutowali nawet wśród jezuitów profesorów do Uniwersytetu Świętego Krzyża. Santa Croce wtedy powstawało. I pamiętam moich profesorów na Uniwersytecie Gregoriańskim, że się z tego śmieli, że to jest takie niepoważne, że oni teologicznie absolutnie są nijacy, miałcy i tak dalej, i tak dalej. No ale wtedy już nad nimi parasol roztoczył Karol Wojtyła, Jan Paweł II. Wtedy nagle wśród wykładowców Santa Croce znalazł się biskup Pieronek, nasz niezwykle progresywny biskup. Więc biskup Życiński wysyłał do Nawarry, jednego z uniwersytetów Opus Dei w Hiszpanii. Najważniejszego chyba. Tak, swoich kleryków. I ja nie chcę tutaj wyrokować, ale duża część wykładowców w polskich seminariach czy wydziałach teologicznych była wykształcona przez Opus Dei. Więc mamy tutaj do czynienia z absolutnie wpływową grupą, która skutecznie zohydziła jezuitów, właśnie tych marksizujących jezuitów czy innych teologów. I myślę, że właśnie Opus Dei przez wsparcie, jakiego im udzielił Wojtyła, przez tą prelaturę, czyli zupełnie wyjątkowy status, tak, oni byli kościołem w kościele, że to spowodowało taką naprawdę wojnę kulturową wewnątrz kościoła. I to jest
coś, z czym Franciszek zaczyna się mierzyć, bo to jest dopiero pierwszy, myślę, krok w tym kierunku, żeby jednak po pierwsze ujawnić te wpływy potężne, również finansowa potęga, i to katolicyzmowi tak naprawdę Opus Dei oddało niedźwiedzią przysługę. To znaczy sprawiło, że wielu ludzi dzisiaj postrzega katolicyzm jako zideologizowaną instytucję, która jest po stronie potężnych bankowców, mediów właśnie konserwatywnych i tak dalej, i tak dalej. Ale to akurat nie odbiegało od prawdy, ponieważ jakbym tutaj jeszcze taką linię historyczną chciał zarysować, no to rzeczywiście do II wojny światowej Opus Dei to jest tylko i wyłącznie matecznik hiszpański. Potem Escrivá w 1947 roku przeprowadza się do Rzymu, tam tworzy centralę, przenosi z Madrytu do Rzymu i Opus Dei ekspanduje. Francja, Italia, Niemcy, Europa i Ameryka Południowa. I tam w tej Ameryce Południowej w sposób naturalny Opus Dei przerzuca most do tych reżimów lat 60., 70., proamerykańskich, ultraprawicowych, no, które tworzą sojusz tronu i ołtarza i współpracują ręka w rękę z tymi ultraprawicowymi. Zwalczają teologię wyzwolenia. Dokładnie. No, i też powiedzmy sobie, bo chciałbym, żebyś, Arko, może więcej na ten temat troszeczkę nam powiedział, bo Stanisław przed chwilą opowiedział o takim renesansie na dworze Jana Pawła II, który po konferencji z jezuitami, zaraz do tego wrócimy, przyniósł czas Escrivá. Escrivá tego nie doczekał, doczekał to jego następca. Natomiast był taki czas, kiedy Escrivá się zastanawiał, co dalej, bo on rzeczywiście od 1947 roku zamieszkał w Rzymie, natomiast to, co się działo podczas II Soboru Watykańskiego, on obserwował i nazywał to cuchnącymi zwłokami w stanie rozkładu. No była taka nawet, takie różne pomysły, żeby się podłączyć może do Bractwa Piusa, a może do cerkwi grekokatolickiej, zdaje się. Tam to było bardzo poważnie rozwiązywane, ale Escrivá wytrwał. Powiedz może kilka słów, jak to się wszystko rozegrało, zanim powiem o Janie Pawle II, tutaj poproszę o profesora Obirka o opowiedzenie tej historii. Natomiast na dworze Pawła VI już doszło do pewnej konfrontacji między stronnikami Escrivy, konserwatywstami, a liberałami. W tym wszystkim nagle się tam pojawił Jan Paweł II. No powiedz mi kilka słów, jaki wyglądał ten rozkład sił. Na początku Escrivá po II wojnie światowej nie miał zwolenników w Watykanie. Papieże byli powściągliwi wobec jego inicjatywy, między innymi albo przede wszystkim na początku z tego względu, że nie bardzo potrafiono rozgryźć tę wykładnię prawa kanonicznego i stworzenie organizacji wspólnej dla duchownych i świeckich, a wśród duchownych, wśród świeckich jeszcze kobiety i mężczyźni. Wszystkim kontrolę, prawda? To była kwadratura koła, stąd ta powściągliwość kanonistów i finalnie papieży. Ale w latach 60., jeszcze przed Soborem Watykańskim II, miał Escrivá sojusznika i to był kardynał Siri. Coraz bardziej wpływowy, ultrakonserwatywny kardynał Siri. Ale błąd Pawła VI, czyli tego papieża, który przejął pałeczkę na Soborze Watykańskim II w 63 roku, polegał na tym, że on pozbył się z tego najbliższego otoczenia człowieka, który Watykan trzymał jako ten Obergauleiter w takim porządku, w ryzach, w dyscyplinie. Benelli, kardynał Benelli. On tego Benellego, który nie cierpiał Opus Dei, był takim antykardynałem Sirim, wysłał do
Florencji. Uczynił go tam kardynałem i... Rok przed śmiercią chyba, czy jakoś tak? No, tak, w 75 roku, ale to wtedy Paweł VI popadł w taką depresję właściwie, ponieważ ta sprawa wokół pigułki... Aldo Moro to pojawił się dopiero w 70 roku, czyli to był taki gwóźdź do trumny Pawła VI. Ale sprawa tej pigułki antykoncepcyjnej, ona gryzła tego Pawła VI, taką wrażliwą duszę człowieka niby kurii rzymskiej, sekretariatu stanu, więc teoretycznie takiego bezdusznego, ale... Przypomnijmy, że chodzi tutaj, bo nie każdy o tym wie, chodzi o encyklikę Humanae Vitae, tak? Humanae Vitae, w którym definitywnie papież zabronił stosowania pigułki antykoncepcyjnej, która była, ja nie powiem cywilizacyjną zdobyczą, ale takim antropologicznym dowodem tożsamościowym człowieka. I Paweł VI miał pewne wątpliwości, czy on dobrze robi, to go gryzło, bo chciał dobrze dla kobiety, dobrze dla ludzkości, a to musiał powiedzieć nie, bo większość kardynałów tak mu podpowiedziała. Potem rzeczywiście w 78 roku doszła śmierć Aldo Moro, porwanie tego jego najbliższego przyjaciela, za którego chciał oddać życie i nawet oddać się tym zakładnikom. I nagle oddaje tego Benedego, który w jego imieniu rządził Watykanem. I ta nieobecność Benedego w jakiś sposób ugruntowała w Watykanie drogę dla tego, co stało się po śmierci Pawła VI, czy jakby otworzyła drzwi dla Jana Pawła II. Pewna synergia, być może koincydencja, przypadek, ale tak się stało. Nieobecność Benedego w latach 75-78 ułatwiła Janowi Pawłowi II to, co stało się od początku jego pontyfikatu. A ja myślałem, że to tajemnica fatimska, a nie synergia. Ale zmierzam do tego też, że rzeczywiście Jan Paweł II chyba przeczuwał, bo to różne źródła podają to, że być może zostanie wybrany. On się modlił przed grobem Escrivy, przed tym wyborem. No i te jego fascynacje jego dziełem, tak, były dość wyraźnie. I chciałbym, żebyśmy przeskoczyli już na dwór Jana Pawła II i opowiedzieli o jego konfrontacji bolesnej z jezuitami o czasach Pedro Arupe. Ty byłeś świadkiem tych wydarzeń. Opowiedz trochę, ja was zachęcam wszystkich do takiej książki Wąska ścieżka, dlaczego odszedłem z kościoła, gdzie profesor, podlinkujemy tą książkę, opowiada o tej konfrontacji. Ja może wrócę na moment do Benelli Syrii, bo to jest bardzo ciekawe. No Wojtyła został, oczywiście opatrzność i to wszystko wiemy. Słowacki. Tak, i słowacki, i słowiański papież. Ale faktem jest, że frakcje były równo podzielone między Syrii, wtedy biskup Genui, i Benelli Florencji. I ta polaryzacja była tak mocna, że trzeci skorzystał. Znaczy Wojtyła został papieżem dlatego, że między zwolennikami konserwatywnego Syriego i progresywnego Benelliego nie doszło do zgody, nie do porozumienia. I dlatego pojawił się trochę deus ex machina, kandydat z Polski. Ale rzeczywiście ta opowieść o Wojtyła i jezuici jest fascynująca, długa, ale tragiczna. Ja wtedy bywałem już dość regularnie w Rzymie, studiując w Neapolu, i widziałem, miałem okazję spotykać się też z generałem Pedro Arupe. Pedro Arupe właśnie. I mówiono, że on w odróżnieniu od historii, co bywało dość powszechne, że to była antykamera papieska, mówiono wręcz o czarnym papieżu i tak dalej. Arupe jak regularny wierny wysłuchiwał w środowych audiencji, żeby się dowiedzieć, czego papież od jezuitów oczekuje, bo nie uzyskiwał łaski audiencji bezpośredniej. Wtedy właśnie
właśnie się tworzy ta koteria polska. No Franciszek, papież się otoczył gronem intelektualistów, Stanisławem Dziwiszem, biskupem Kowalczykiem. No wtedy się pojawiła właśnie mafia polaka. Oczywiście bardzo skromna u początków, ale bardzo często i chętnie pielgrzymująca do Watykanu. Kardynał Rubin, Grocholewski. Grocholewski, tak, Rubin, tak, tak. No oczywiście Descur, który zachorował akurat w czasie konklawy. No w każdym razie jest to historia bardzo ciekawa, natomiast rzeczywiście jezuici od razu byli skazani na banicję, na proszenie się o łaskawe widzenie z Najwyższym. No i wtedy to doprowadziło, jeśli dobrze pamiętam, w 83, między innymi ta niemożność skontaktowania się z papieżem do wylewu i do paraliżu Arupę. Pamiętam rozmowy z moimi kolegami z Ameryki Łacińskiej zwłaszcza, ale również z Ameryki Północnej. Dla nich to była sytuacja absolutnie straszna, przypominająca czasy Klemensa XIV, który rozwiązał wręcz jezuitów. Tak, tak. I bardzo poważnie mówiono o tym, że Jan Paweł II może po raz drugi skasować jezuitów, bo mu przeszkadzali w jego wizji właśnie tego kościoła konserwatywnego, fundamentalistycznego i miał poręczne narzędzie właśnie w Opus Dei i potem, jak się okazało, po jego podróżach do Meksyku pojawił się de Golado i z jego zdyscyplinowanymi legionistami Chrystusa, którzy no, w locie chwycili szansę odwrócenia procesów demokratyzacyjnych, czy w ogóle otwarcia kościoła na świat. I tutaj jest ten moment właśnie tego przejęcia, przecież wtedy wchodzą, Opus Dei miało przejąć, tylko nie miało sił. Media, Radio Watykańskie, wszystko. No, skończyło się na rzeczniku papieża, który był właśnie z Opus Dei. Tak. Ale faktem jest, że mamy do czynienia z prawdziwą tragedią ze strony jezuitów. Oczywiście jezuici polscy tego nie odczuli, bo jakby z natury kościoła polskiego byli po stronie konserwatystów i nie przejęli ani jak i kardynał Wyszyński, ani Soboru Watykańskiego II, ani zmian, które sam zakon proponował i Arupę. Także ucieszyli się oczywiście z tego, że mamy wreszcie porządnego papieża naszego, kochanego, który nam tutaj zrobi porządek z tymi gorącymi głowami z modernistami. Tak. Ale reasumując, można powiedzieć tak, że Wojtyła, przejmując Opus Dei z całym dobytkiem i obdarzając ich wyjątkowymi przywilejami, nominując biskupów z klucza Opus Dei, tak naprawdę odwrócił kierunek zmian, jakie rozpoczął Sobór Jan XXIII, potem Paweł VI, który przecież był zwolennikiem jednak zmian takich właśnie soborowych. To wszystko zostało zamrożone i w 1980 roku Karl Rahner mówił o winterliche Zeit. Mówił, że nastał czas zimy, zamrożenia wszystkiego, a niewątpliwie aktorami, wykonawcami woli najwyższego był Opus Dei. Tak, a to idzie w parze z kneblowaniem tej wolności teologicznej w obszarze uniwersyteckim. Kolejne cofnięcie prawa nauczania dla teologów Kinga, Europy Zachodniej, najbardziej Hansa Kinga w 79 roku. Tak, desant w ogóle tych wszystkich szkół, ale też chciałbym, żebyśmy Marku trochę powiedzieli o wątku finansowym, bo on też jest ważny, no bo w cieniu tych zmian ideologicznych Watykan jest w dużym kryzysie finansowym i nagle zbawcą okazuje się taki typ trochę spod no, ciemnej gwiazdy, mam na myśli tutaj człowieka związanego dość mocno z Opus Dei jednak, Marcin Kusa, tak, i o wielki strumień finansowy, który jednak za Opus Dei
szedł, dlatego że ci ludzie, no to powiedzmy sobie szczerze, poczynając już od Hiszpanii, no brali udział w prywatyzacji różnych mediów. To nie tylko tak, że oni się ustawiali gdzieś w jakiejś elicie tej establishmentowej biznesu, ale no przypomnę, że powstały co najmniej dwie komisje parlamentarne, jeśli nie więcej, które zajmowały się wpływami Opus Dei już w tym czasie we Włoszech i w Beneluxie, no w kraju wydawałoby się, w którym absolutnie Opus Dei nie miałby szans zakwitnąć. W tym okresie lat 30., 40., ale także 50., kiedy Opus Dei ograniczał się do tej działalności w Hiszpanii, miał w swoich szeregach członków będących prezesami banków hiszpańskich. No i tutaj te powiązanie decydowało o tym, że płynął wielki strumień pieniędzy do tego skarbca Opus Dei. Potem, kiedy Opus Dei ekspandowało na inne kraje europejskie, no to ten skarbiec się powiększał. Ale dochodzimy do tego kluczowego momentu, kiedy Jan Paweł II przejmuje tę pałeczkę w Watykanie. I zwróciłbym jeszcze uwagę na jedną rzecz. Wyobrażenie katolicyzmu Jana Pawła II, czyli ta krucjata XX wieku, XXI wieku, odpowiadała tej militarnej krucjacie Escriby. Tu była absolutna zgodność co do wizji chrześcijaństwa. Dochodzi do tego ten czynnik finansowy, bo rzeczywiście Watykan cierpiał za Pawła VI na ten chroniczny deficyt, ale on nie był duży. Natomiast na skutek działalności Marcinkusa, bardzo specyficznej, barwnej postaci, która nie przystawała do Watykanu pod każdym względem, to był człowiek, który biskup, który chodził wśród tych prałatów z pastorałami, złotymi pierścieniami w tych fioletowych czy purpurowych sutannach, z t-shirtem z kaczorem Donaldem na piersiach. Był najlepszym golfistą w Watykanie. Wybijał kijem golfowym piłkę na pół mili z dokładnością do kilku centymetrów, ale też był wrażliwy na ochronę przyrody. I jest tym, który zasadził wielkie kalifornijskie sekwoje w ogrodach watykańskich, za co papież Paweł VI był mu bardzo wdzięczny. Więc bardzo taka nietuzinkowa postać. Człowiek, który nie miał w ogóle znajomości sfery bankowej i księgowości, został szefem Banku Watykańskiego. Ale dzięki temu, że Paweł VI był z Mediolanu i wcześniej miał już takie powiązania z bankiem świętego Ambrożego, no to miał tych patronów Marcinkus dwóch mafiozów, Michaela Sidonie i Roberta Calviego. Sidonia skończył w więzieniu, został otruty filiżanką cappuccino, kiedy odbywał karę 30 lat więzienia, a Roberto Calvi skończył w Londynie, z wyroku mafii, pod mostem w Londynie z cegłówką w kieszeni. I Marcinkus, idąc prowadzony za rękę przez tych dwóch mafiozów, praktykował to, co oni, czyli depozyty Banku Watykańskiego ulokowywał w rajach podatkowych, omijając podatki, robiąc ciemne interesy z mafią, biorąc brudne pieniądze. Krótko mówiąc, narobił długów i mafia upomniała się o swój depozyt w Banku Watykańskim rzędu, no dziś oczywiście nie robią te pieniądze wielkiego wrażenia, ale wtedy suma 1,5 miliarda dolarów robiła wrażenie. To był deficyt Banku Watykańskiego. Pieniądze stracone z depozytu mafijnego. I te 1,5 miliarda dolarów zapłaciło Opus Dei. I to był ostatni argument dla Jana Pawła II, by dać Opus Dei carte blanche. Czyli nie tylko ta jakby aksjologiczna zgodność wizji chrześcijaństwa, katolicyzmu Jana Pawła II i Opus Dei i Escriby, ale też ten realny wpływ w realpolitik Watykanu Opus Dei na bieg wypadków bieżących. Od tej pory Opus Dei przejmuje pałeczkę, właśnie dyskredytuje, czy właściwie spycha jezuitów na dalszy plan, pozostałe zakony również. Opanowuje, tak jak mówiliście, i rzecznika prasowego Watykanu, i dziwisz, jako to
pierwsze ucho papieża, sympatyzuje z Opus Dei i Gwardia Szwajcarska w postaci pułkownika Estermana, który zostaje szefem Gwardii Szwajcarskiej, również jest tą takim członem, który pracuje na rzecz Jana Pawła II i Opus Dei. Ale niesamowite też jest to, że to Opus Dei instaluje się też w Stanach Zjednoczonych, bo mówi się, że wielu wpływowych członków administracji, zwłaszcza Ronalda Reagana, była bardzo mocno powiązanych z tym. I tym wielkim ideologicznym projektem, który się pojawia, o którym zaczął już mówić Jan Paweł II, Paweł VI, który przejął Jan Paweł II, no to jest ta cywilizacja śmierci i to złączenie i rzucenie wszystkich sił, tak, które mają bronić tego starego porządku. No bo my mówimy o Opus Dei, ale też coraz większe wpływy zyskują też legioniści Chrystusa. I o ile Paweł VI hamletyzował w przypadku tej pigułki dzień po, o czym mówił tutaj profesor Stępin, no to Jan Paweł II nie miał żadnych wątpliwości i pojawiły się te hasła konserwatywne, no które absolutnie już, o ile Ranner mówi, że zamroziły ten kościół, to go w zasadzie doprowadziły do tego, że on poszedł kilka kroków wstecz. No dodajmy, że te wątpliwości Pawła VI, między innymi Karol Wojtyła, młody, dynamiczny kardynał z Krakowa, pomógł mu przezwyciężyć, powołując się na ekspertyzy swoich najbliższych doradców, a zwłaszcza Wandy Pułtawskiej. Tak. To był ten wkład kościoła krakowskiego w przezwyciężenie właśnie wątpliwości Montiniego, który podjął decyzję wbrew komisji większościowej. To znaczy teologów, również par małżeńskich, które doradzały mu, że absolutnie należy zaakceptować pigułkę antykoncepcyjną, bo to raz, że katolicy to stosują i że to będzie niepotrzebne tworzenie dylematów moralnych tam, gdzie ich nie ma. Więc tutaj myślę też warto o tym przypomnieć, że Wojtyła wszedł do Watykanu między innymi w chwale i glorii tego, który utrzymywał tą tak zwaną tradycyjną naukę Kościoła, bo głównie chodziło o to, żeby absolutnie, to był jeden z tych argumentów tych wpływowych kardynałów, że wobec Casti Connubii, gdzie właśnie encyklika Piusa bodajże 11 z 36 roku, mówiła o tym, że absolutnie nie można ingerować w ten naturalny proces zapłodnienia. No więc jeżeli nagle się dopuści środki antykoncepcyjne, to znaczy, że nie ma ciągłości z nauką Kościoła. Więc to jest, zostawię to na inną okazję, ale to jest argument zupełnie pozbawiony siły i przekonywania i no w ogóle bez znaczenia, ale faktem jest, że triumfalnie zakrólował ten typ myślenia takiego magicznego, właśnie konserwatywnego, fundamentalistycznego z chwilą, kiedy Wojtyła objął urząd papieski, bo cała armia właśnie ludzi typu Pułtawska, no już nie mówię o tych kręgach bliskich Reagana wtedy już, bo to fundamentalizm z kolei protestancki, tutaj podały sobie ręce te dwa środowiska i dzisiaj to widać w tej, znowu Franciszek tutaj ostatnio zabłysnął, jak pogroził palcem tym konserwatywnym biskupom typu Corleone z San Francisco i innym, którzy dokładnie tę samą ideologię uprawiają do dzisiaj. No i Franciszek mówi, że to jest bez przyszłości, że to jest zacofane, że tak nie można, ale ta cała grupa, też zbliżona do Opus Dei, do dzisiaj hołduje tej ideologii niby prorodzinnej, ale tak naprawdę to jest kolejny sposób na zniewolanie kobiet, pozbawianie odpowiedzialności jakiejkolwiek katolików, no bo wszystko powiedzą księża, wszystko powie urząd magisterium i tak dalej. Więc tutaj to są bardzo, wydawałoby się, odległe rzeczy, ale tak naprawdę dzięki Opus Dei, czy na nieszczęście wpływom, jakie Opus Dei miało za długiego pontyfikatu
pontyfikatu Wojtyły i potem Benedykt mało zrobił, żeby je umniejszyć, mamy do czynienia z taką fundamentalizacją katolicyzmu w ogóle. Tak. I ci wszyscy właśnie, Hans King, Sobrino, cała ta plejada wybitnych teologów, nagle znalazła się na czarnej liście ludzi zagrożonych w ogóle możliwością nauczania. No nie tylko zagrożonych, no bo niektórych pozbawiano po prostu tej możliwości. Więc to jest, myślę, że dopiero historia pokaże, jak wielką zapaścią teologiczną był pontyfikat Wojtyły i Ratzingera, bo cofnął Kościół rzeczywiście do lat no niemalże 30. No tak, to zrealizował jak gdyby postulaty Escrivę. Nie mam już czasu, żeby mówić na czym, o tym fenomenie związanym z, jak gdyby z wyprowadzeniem Opus Dei poza tradycyjne struktury Kościoła. Przypomnijmy, że chodzi tutaj o utworzenie takiej specjalnej prałatury personalnej, która polegała na tym, że następowała jak gdyby komunia wszystkich członków Opus Dei oraz duchowieństwa z przełożonym niezależnie od biskupa miejsca. No to był jakiś taki fenomen. Franciszek to zmienił. Natomiast perspektywę historyczną mamy już, jeśli chodzi o proces beatyfikacyjny, kanonizacyjny Escrivę. Chciałbym, Marku, żebyś powiedział kilka słów, kim był Escriva i na czym polegały kontrowersje związane z tym jego procesem, bo zdaje się, tam wiele osób się wycofało w ogóle ze składu, który miał zajmować się tą sprawą. Podstawowa rzecz to co byśmy nazwali dzisiaj antropologią człowieka, czyli jeżeli Escriva napisał książkę będącą takim podręcznikiem dla członków Opus Dei. Tajnym takim. Tam były tajne statuty i ta książka Camino, droga, która składała się tam prawie 700 maksym. Te maksymy były ograniczone do jednego zdania. Jedno brzmiało nieprawdopodobnie dla naszych uszu, ponieważ mówiło, że jesteś niczym, jesteś właściwie tylko wiadrem, pomyj. No to jest wroga wobec człowieka, no który został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, antropologia. Tymczasem to mnie rzeczywiście napawa taką ironią, dlaczego to nie przeszyło akurat Jana Pawła II, bo akurat to zdanie, jesteś wiadrem, pomyj, czyli jesteś właściwie taką śrubką w obrębie wielkiego mechanizmu, no to jest dosłownie ta sama semantyka, którą używał Stalin i Rosja radziecka w latach 30. 40. No, śrubka w obszarze wielkiego mechanizmu socjalizmu. To jest to samo miejsce człowieka, które przyznaje jednostce i komunizm radziecki, bolszewizm i Opus Dei. Jesteś w jednym i drugim przypadku tylko i wyłącznie podległym wyższej organizacji. Państwu komunistycznemu, a tutaj Opus Dziełu Bożemu. No ale też antysemityzm, takie bardzo niepochlebne wypowiadanie się na temat Soboru Watykańskiego II. No straszna, jak gdyby, ja sobie od razu wyobraziłem księdza Rydzyka, jak czytałem na ten temat, jak gdyby wyobrażenie o sobie tego ojca założyciela, no który chyba miał takie wrażenie, że założył organizację ważniejszą w ogóle niż Kościół, tak? No bo absolutny brak respektowania decyzji przełożonych. To jest niesamowite w ogóle, że mu się przez wiele lat udawało. I pewna taka nikczemność postępowania, bo mamy potem świadectwa tych członków Opus Dei, którzy wystąpili łącznie z publikowaną wprawdzie powszechnie już później po kanonizacji autobiografią Marii Tapas, Hiszpanki, która była szefową pionu żeńskiego w Meksyku, która była dosłownie ze względu na tą nikczemność indywidualną, osobowość, czy też charakter Escrivy, niszczona. Nie otrzymała na przykład urlopu, by mogła polecieć do Hiszpanii, do swojej umierającej matki. Mhm. Więc gdzie tu jest ta chrześcijańska postawa Escrivy, który rozgrywał jakąś prywatną wojenkę z tą kobietą? To było mu inkryminowane w momencie beatyfikacji w 1982 roku. I też ludzie, którzy mieli zajmować się tą beatyfikacją, no ustąpili, tak? Część członków komisji, która miała
miała się zajmować Escriwą, stwierdziła, że no, w zasadzie powołano do tego zespół ludzi związanych z Opus Dei tylko i wyłącznie. No i nie zbadano tych jego takich fascynacji Hitlerem, kiedy on mówił, że 6 milionów Żydów to jakaś przesada, że co najwyżej to 4 miliony, że no, to po prostu niesamowite, ta pochwała antysemityzmu, że mu tak uszła na sucho. No ale mamy 2023 rok, sierpień i jesteśmy teraz we wrześniu. Co oznacza ta decyzja w takim wymiarze symbolicznym, ale też takim realnym po prostu? Czy to jest tylko symbol, czy coś za tym idzie? Ja tak sobie trochę złośliwie pomyślałem, że jest to zemsta jezuity Bergoglio nad Janem Pawłem II. Opus Dei, które tak przez dziesięciolecia upokarzało i dokuczało jezuitom na kontynencie Ameryki Łacińskiej. Ale myślę, że sprawa jest o wiele poważniejsza. To znaczy to, co na początku naszej rozmowy, Arturze, powiedziałeś o kastrowaniu. Ja myślę, że to rzeczywiście doszło do przywrócenia porządku w Kościele, że to państwo w państwie, czy Kościół w Kościele, jakim niewątpliwie Opus Dei do tej pory było, że to się skończyło, że oni nie mają możliwości odwoływania się do ustaleń, jakie mieli z Janem Pawłem II, że mają szczególny status, że są ponad lokalny Kościół. Po prostu nie. Mają się podporządkować biskupom miejsca. No faktem jest, że no, nie znamy cyfr, ale kilkudziesięciu przynajmniej biskupów na świecie jest z Opus Dei, więc to dramatycznie ja nie widzę tutaj możliwości jakiejś zmiany, ale w długim dystansie czasowym to wyciszy tę organizację i myślę, że tak naprawdę pozbawi ją tego żądła antywspółczesnego, jakim było, bo po prostu rzeczywistość ich wchłonie. To nie można na dłuższą metę tolerować takiego obcego ciała, jakim niewątpliwie jest Opus Dei w kościele posoborowym, a w kościele Franciszka tym bardziej. To znaczy oni są najbardziej oporni wobec tego procesu synodalności. Synodalizacji. Aha. To, co Kościół niemiecki z takim powodzeniem zrobił i robi, dlatego że w Niemczech Opus Dei właściwie żadnego wpływu nie ma. Natomiast inne kościoły, jak amerykański, jak polski, gdzie to Opus Dei jest mocno usadowione, robi wrażenie, jakby przeczekiwało ten pontyfikat Franciszka. No ja mam nadzieję, że on jeszcze zdąży jakąś kolejną transzę kardynałów mianować wedle swego rozumienia, także zmarginalizuje tych kardynałów z Opus Dei i no, następca będzie jednak kontynuował linię Franciszka. No miejmy nadzieję, bo chyba to jest taka prosta alternatywa, albo Kościół będzie się stawał coraz bardziej sekciarski, czego przykładem jest ostatnia wypowiedź arcybiskupa Vigano, który stwierdził, że no, Rosja jest jedynym takim krajem i cerkiew, która się oparła w zasadzie tym zakusom liberalizacji, no albo będzie po prostu zdroworozsądkowy i będzie myślał o swojej przyszłości. Moglibyśmy rozmawiać pewnie jeszcze godzinami, ale goni nas czas. Bardzo serdecznie wam dziękuję za to spotkanie. No taka jest historia. Zobaczymy, co dalej. Czy Franciszek zdąży jeszcze podjąć jakieś chociażby symboliczne reformy, które zatrzymają ludzi, którzy masowo wychodzą z kościoła. Profesor Obirek przyniósł dzisiaj do studia książkę Johna Allena Juniora, Opus Dei. To książka wydana przez Świat Książki. My będziemy promować w opisie tego odcinka książkę, autobiografię, znaczy biografię profesora Obirka, Wąska ścieżka, dlaczego odszedłem kościoła, gdzie dokładnie jest opisana ta konfrontacja między jezuitami a Opus Dei. Profesor był świadkiem tego, co się działo wówczas w Rzymie. Fascynująca historia, którą miałem przyjemność z profesorem poniekąd napisać, zadając mu pytania. A was wszystkich zapraszam do zobaczenia albo do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.